Witam Was bardzo serdecznie. Skoro nie możemy się widzieć na żywo, to postanowiłam, że zaczniemy sobie prowadzić takie lekcje a la online. Tak, ja Wam będę tłumaczyła pewne rzeczy w taki sposób, jak ja bym to chciała zrobić. No i myślę, że nam się to jakoś uda. Dajcie potem znać, czy taki sposób Wam się podoba, czy to jest fajne. No i mam nadzieję, że będzie nam się dzięki temu łatwiej pracowało. Tematem dzisiejszej lekcji są ułamki i liczby mieszane zadania. Będziemy rozwiązywali zadania właśnie z ułamków, dotyczących ułamków liczb i liczb mieszanych, które już poznaliście ostatnio. I mam nadzieję, że z tym nie ma problemu. I co będziemy dzisiaj robić? Chciałabym na przykład za pomocą ułamka zapisać, jaką częścią centymetra jest 1 mm. Chciałabym się dowiedzieć, 1 mm, ile to jest centymetrów, tak? My wiemy, że 1 centymetr to 10 mm. Czyli gdybym miała odcinek o długości 1 cm, tak? 1 cm i podzieliła go na 10 części równych. No wiadomo, moje nie są na pewno równe, ale zakładamy, że to jest nasz ten 1 cm. I podzieliłabym to na 10 jednakowych części, no to każda część jest o długości 1 mm, tak? Czyli podzieliłam na 10 części. To w takim razie ten mój 1 mm, ten 1 mm, to jest w takim razie 1/10 centymetra, tak? No a weźmy sobie na przykład w takim razie 5 mm. 5 mm. Jaka to będzie część centymetra? Może zmienię kolor, żebym mogła sobie użyć tej samej podziałki. Zobaczcie, teraz w takim razie 1, 2, 3, 4, 5 mm. 5 mm to w takim razie będzie jaka część centymetra, jak myślicie? To będzie 0,5 centymetra. Wybaczcie, że tak mówię trochę do siebie, ale no jeszcze nie przyzwyczaiłam się do tego typu prowadzenia lekcji. To idziemy dalej. A teraz chciałabym, weźmy sobie jeszcze może 7 mm. Jaka to będzie część centymetra? No to teraz znowu, tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Czyli to będzie w takim razie 0,7 centymetra. To teraz zmienimy sobie jednostkę. Weźmy sobie na przykład metry i centymetry. Wiemy, że 1 metr to jest 100 centymetrów. To chciałabym się dowiedzieć, jaką częścią metra jest 1 centymetr. Jaką częścią metra? Skoro wiemy, że 1 metr składa się ze 100 centymetrowych kawałków, to ten jeden kawałek to będzie w takim razie 1/100 metra. No to idąc dalej w las, to na przykład 25 centymetrów. Czyli 25 takich kawałków ze 100 to będzie 25 metra. A może teraz tak, mamy jednostki długości, to weźmy sobie też jakąś jednostkę masy. Na przykład kilogramy i tony. Wiemy, że 1 tona to oczywiście 1000 kilogramów. A teraz chciałabym się dowiedzieć, jaką częścią tony jest na przykład 5 kilogramów.
jaka to część tony? Skoro jedna tona to jest 1000 kg, czyli 1000 takich kilogramowych kawałeczków, to w takim razie 5 tych kawałeczków to będzie 5 tysięcznych tony, bo 5 kawałków z 1000. No i analogicznie, jakbyśmy sobie widzieli na przykład 121 kg, to to będzie 121 tysięcznych tony. Coś kliknęłam. A teraz, gdybym na przykład chciała się dowiedzieć, jaką częścią tony jest 560 kilogramów. No to oczywiście 560 tysięcznych tony.